Cześć, tu Magda Hosiawa z Mentoris. Witam Was w pierwszej sesji QA, czyli zadaj pytanie księgowe. Przez ostatnie dwa tygodnie czekaliśmy na pytania od Was dotyczące właśnie kwestii księgowych, które Was w jakiś sposób nurtują. Większość pytań dostałam mailowo i dotyczyły one w głównej mierze bonów, tego jak zmieniły się przepisy VAT od 1 stycznia 2019 roku, ale także pytania dotyczące w ogóle ewidencji bonów od strony księgowej, czyli zgodnie z ustawą o rachunkowości i od strony podatku dochodowego. Ponieważ sam ten temat jest dość obszerny, postanowiłam tą sesję Q&A poświęcić omawianiu właśnie kwestii bonów. Ale nie martw się, ta sesja nie będzie trwała dwie godziny. Spróbuję skondensować tą wiedzę mniej więcej kwadransik, tak byś po zakończonej sesji Q&A dokładnie wiedział, o co chodzi w bonach i podatku VAT. W drugiej sesji Q&A, również w około kwadransie, wyjaśnię Ci kwestie związane z ustawą rachunkowości i podatkiem dochodowym. No to zaczynajmy. I co mam na myśli przez bony? Bony czy vouchery, potocznie rozumiemy takie karty podarunkowe vouchery, które sprzedawca wydaje. Emituje, klient je zakupuje, a w późniejszym czasie może wymienić taki bon na, konkretny, na konkretną usługę, czy konkretny towar, bądź zakres towarów czy y, usług. W związku z tym, y, tu będziemy się zastanawiać nad tego typu bonem w kontekście powstania obowiązku podatkowego. I teraz, jak podatek VAT tutaj do tej kwestii podchodzi? Powiem Wam najpierw, co się działo, zanim weszły w życie te zmiany. Oczywiście przed wejściem w życie zmian kwestia bonów generalnie odnośnie podatku VAT nie była uregulowana. Co to oznacza? To oznacza, że w przepisach o VAT nie znaleźlibyśmy definicji dotyczącej bonu, nie znaleźlibyśmy definicji w którym momencie powstaje obowiązek podatkowy. Tutaj wszystko opierało się o jakby interpretację organów podatkowych, które Mniej więcej zgodnie twierdziły, że wydanie Bonu nie powoduje powstania obowiązku podatkowego, a ten obowiązek podatkowy zostaje wywoływany dopiero w momencie, kiedy ten bon zostanie wykorzystany, czyli wymieniony na towary, czy wymieniony na usługi. I wydawałoby się, że sprawa jest prosta, tu problemów nie było, ale jednak były. Jeżeli Bon był wystawiony na cały asortyment naszych usług i towarów, czyli mogliśmy wymienić go. Na różne towary, różne usługi, to to stanowisko było jakby zgodne, że samo wydanie bonu nie powoduje powstania obowiązku podatkowego. Sytuacja się komplikowała wtedy, kiedy bon uprawniał do skorzystania z konkretnej usługi czy odbioru konkretnego towaru, bo wtedy nagle organy podatkowe zaczynały twierdzić, że to już jest jakby zapłata za ten towar, czy zapłata za tą usługę. Czyli stuprocentowa zaliczka, a to już tak naprawdę rodziło konsekwencje podatkowe, czyli powstanie obowiązku podatkowego. Więc wiecie, jak coś nie jest wyjaśnione, zapisane w ustawie, no to tutaj podejścia mogą być różne. I wydawałoby się, że to było głównym powodem, dla którego przepisy zostały od 1 stycznia 2019 roku zmienione. Tak naprawdę zmiana Miała miejsce ze względu na przepisy unijne, ponieważ w każdym państwie unijnym do kwestii bonów podchodzi się inaczej. Więc Unia postarała się jakby tą kwestię ujednolicić, wydając odpowiednią dyrektywę, i my tą dyrektywę musimy, musieliśmy zaimplementować. Co ważne, te nowe przepisy, które weszły od 1 stycznia 2019 roku, dotyczą bonów wyemitowanych po 1 stycznia 2019 roku. Odpowiednie przepisy w tej kwestii zostały dodane do ustawy o VAT, co tutaj możecie znaleźć, o czym tutaj tak naprawdę pisze. W ustawie znalazł, znalazła się definicja bonu. Tu macie odpowiednie przepisy, gdzie można to znaleźć w ustawie. Bon został określony jako instrument, z którym wiąże się obowiązek jego przyjęcia, jego wynagrodzenia lub części wynagrodzenia za dostawę towarów lub świadczenie usług. W przypadku którego towary, które mają zostać dostarczone, lub usługi, które mają zostać wykonane, i tak dalej, są określone powiązanej dokumentacji, czyli generalnie chodzi o to, że bon jest instrumentem, który może stanowić wynagrodzenie za towary czy za usługi. Mówiąc w skrócie, definicja jest tutaj, możecie sobie sprawdzić. Zdefiniowano również emisję bonu. I przez emisję bonu rozumie się pierwsze wprowadzenie bonu do obrotu, czyli nie to, że my drukujemy bon, to jeszcze nie ma konsekwencji y, podatkowych. Natomiast wydanie tego bonu klientowi po raz pierwszy to jest emisja bonu, i ona może rodzić konsekwencje podatkowe. Może, bo to też nie jest takie oczywiste. Od czego to zależy? Zależy od tego, z jakim typem bonu mamy do czynienia. Bo zmiana przepisów o VAT wprowadziła dwa typy bonów. Tego wcześniej nie było, to zostało wprowadzone do ustawy. Mamy tak zwany bon jednego przeznaczenia i bon różnego przeznaczenia. Bon jednego przeznaczenia z angielskiego Single Purpose Voucher, czyli SPV, to bon, uwaga, bo to jest bardzo ważne w tej definicji, w przypadku którego miejsce dostawy towaru lub świadczenia usług, których bon dotyczy, oraz, czyli drugi warunek, kwota należnego podatku, są znane w chwili emisji tego bonu. Czyli, żeby, żeby potraktować dany bon jako bon jednego przeznaczenia, to musimy znać miejsce dostawy towaru, świadczenia usługi i kwotę należnego podatku. Natomiast bony różnego przeznaczenia to wszelkie inne bony, które nie spełniają definicji bonu jednego przeznaczenia. Dlaczego to jest takie ważne, z jakim bonem mamy do czynienia? Bo od tego zależy moment powstania obowiązku podatkowego. Czyli inaczej. Decyduje o dacie, z jaką rozpoznajemy podatek należny, który musimy odprowadzić do Urzędu Skarbowego. W przypadku bonu jednego przeznaczenia jest on inny, w przypadku bonu różnego przeznaczenia również jest inny. Czyli gdybyśmy mieli decydować, z którym bonem mamy do czynienia, to musimy sobie odpowiedzieć na pytanie: czy jest znane miejsce dostawy towaru lub świadczenia usługi? Jeżeli nie, czyli to może być w różnym państwie członkowskim, na przykład, bo taki bon wydajemy, no to mamy na pewno do czynienia z bonem różnego przeznaczenia. Natomiast, jeżeli jest znane, to zadajemy sobie drugie pytanie: czy jest znana kwota należnego podatku? Jeżeli nie, to nadal mamy do czynienia z bonem różnego przeznaczenia. Natomiast, jeżeli znamy miejsce dostawy towarów czy świadczenia usługi i jest znana kwota należnego podatku, to mamy do czynienia z bonem jednego przeznaczenia. I Jakie to ma teraz znaczenie? Jeżeli zdecydujemy, że spełnia nasz bon warunek bonu jednego przeznaczenia, to moment powstania obowiązku podatkowego ma miejsce z chwilą transferu bonu, czy z chwilą, kiedy klient zakupi od nas ten bon. Samo przekazanie towaru, czy wykonanie usługi w zamian za bon później już nie rodzi żadnych konsekwencji podatkowych. Czyli moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku bonu jednego przeznaczenia, to moment transferu bonu. No i jak to wygląda w praktyce? Bo pewnie w głowie teraz macie, no jest coś takiego, taki bon, taki bon, no ale z czym się to je. No zobaczcie. Gdybyśmy sobie za przykład wzięli zakład fryzjerski, który prowadzi akcję promocyjną i wydaje bony o wartości 250 zł na usługę farbowania włosów. I Pani Ania zakupiła w dniu 25 stycznia bon. Który dała swojej mamie 31 stycznia na urodziny, a mama z tego bonu na tą konkretną usługę farbowania skorzystała 10 lutego. No to pytanie tutaj jest takie: w którym momencie ten zakład fryzjerski powinien do deklaracji vat wrzucić kwestię sprzedaży tego bonu? Czy w momencie wykonania tej usługi, dopiero, czy w momencie, kiedy właśnie ten bon został wydany i otrzymał za, nie, za niego gotówkę? Zakładając, że jest to bon wystawiony po 1 stycznia 2019 roku, zadajemy sobie pytania dwa, żeby zdecydować, czy to jest bon jednego czy różnego przeznaczenia. Pierwsze pytanie. Czy znane jest miejsce dostawy towarów czy świadczenia usługi? Tak, wiemy, że jest to w tym konkretnym zakładzie fryzjerskim. Czyli ten warunek jest spełniony. Czy znana jest kwota należnego podatku? Jeżeli to jest na tą jedną konkretną usługę. Wiemy, jest jak, jaka jest stawka podatku VAT na tą usługę, jaka jest wartość tej usługi. To tak, kwota należnego podatku jest również znana. Czyli mamy do czynienia tutaj z bonem jednego przeznaczenia. W takim wypadku, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą transferu bonu, czyli z chwilą wyemitowania tego bonu, czyli wtedy, kiedy pani Ania zakupiła ten bon od salonu fryzjerskiego. A było to 25 stycznia. Czyli w deklaracji styczniowej zakład fryzjerski powinien wykazać sprzedaż i podatek wad należny z tytułu tej sprzedaży. A w momencie, kiedy usługa zostanie wykonana, tego faktu już nie musi odzwierciedlać w żadnej deklaracji podatkowej. I tak wygląda kwestia bonu jednego przeznaczenia. No ale mamy jeszcze bony różnego przeznaczenia, czyli te, które nie są bonami jednego przeznaczenia. Czyli nie znamy, Wysokości podatku należnego w chwili emisji tego bonu, bądź i nieznane jest miejsce świadczenia usługi czy dostawy towaru. W takim wypadku opodatkowanie podlega faktyczne przekazanie towarów lub faktyczne świadczenie usług dokonane w zamian za bon różnego przeznaczenia. Czyli samo wydanie takiego bonu nie rodzi konsekwencji podatkowych, czyli nie musimy mm, odprowadzać podatku należnego w tym momencie. Obowiązek podatkowy pojawia się z chwilą wymiany tego bonu na, konkretną, na konkretny towar czy na konkretną usługę. Czyli moment powstania obowiązku podatkowego to moment przekazania towaru czy wykonania usługi. I znów zobaczmy to sobie na krótkim przykładzie, bo tak jak mówię, teoria teorią, a praktyka praktyką. To teraz mamy do czynienia z drogerią, która sprzedaje bony o wartości 50, 100 i 200 złotych którymi można później zapłacić za dowolne towary znajdujące się w ofercie. Pani Ania, znów mamy do czynienia z Panią Anią, zakupiła w dniu 25 stycznia bon o wartości 200 zł jako prezent dla mamy na urodziny, czyli tak samo jak poprzednio, czyli zamiast usługi farbowania kupiła jej bon do drogerii, a mama wykorzystała ten bon w dniu drugie, 10 lutego na zakup perfum oraz lekarstw, czyli jak widzimy tutaj drogeria ma różny asortyment towarów, którymi handluje. I znów, kiedy drogeria powinna rozpoznać w deklaracji podatkowej podatek należny z tytułu tej sprzedaży? Czy w momencie, kiedy bon został zakupiony przez panią Anię, czy w momencie, kiedy mama pani Ani wykorzystała faktycznie ten bon w drogerii? No znów, musimy sobie tutaj zadać te dwa magiczne pytania. Pierwsze, czy jest znane miejsce dostawy towarów, czy świadczenia usługi? Tak, jest to ta konkretna drogeria. Czy znana jest kwota należnego Podatku. No tu już się musimy zastanowić. Perfumy mają inną stawkę podatku VAT? Lekarstwa również. W momencie wydania bonu o wartości 200 zł, jeszcze nie wiadomo w jakiej proporcji i co tak naprawdę mama pani Ani, czy pani, Anie, pani Ania, bo tu drogerię nie interesuje kto, tylko fakt, że jest bon wydany, a potem y, wykorzystany, y, co za ten bon zostanie zakupione. W związku z tym, na moment wydania bonu. Nie wiemy jeszcze, jaka jest kwota należnego podatku. A to oznacza, że mamy do czynienia nie z bonem jednego przeznaczenia, no bo nie jesteśmy w stanie tutaj stwierdzić, na co zostanie wykorzystany ten bon. W związku z tym obowiązek podatkowy dla drogerii wykazania tego podatku należnego powstanie z chwilą dostawy towarów, czyli w tym wypadku jest to 10 lutego. Czyli widzimy, że bardzo duże znaczenie ma tutaj typ bonu. I nie możemy tej nazwy bonu traktować bardzo kolokwialnie. Czyli bon jednego przeznaczenia oznacza, że jest to bon tylko na konkretny towar. Bo jeżeli nie jest znane miejsce dostawy tego towaru, to nadal będziemy mieli do czynienia z bonem różnego przeznaczenia. Dobrym przykładem jest tutaj sprzedaż za granicę, czyli sytuacja, w której mamy bony, tak jak hotel Marin, które uprawniają do skorzystania z konkretnej usługi, jest to usługa noclegu, ale w dowolnym hotelu sieci Marin na terenie całej Europy. W takiej sytuacji, pomimo tego, że na chłopski rozum powiedzielibyśmy, że tutaj jest bon jednego przeznaczenia, no bo na jedną konkretną usługę noclegu jest ten bon, to jednak on nie spełnia tej definicji. Zgodnie z ustawą o VAT, dlatego że nie znamy miejsca i w związku z tym nie znamy tutaj wysokości podatku należnego, bo nie wiemy w którym państwie ten bon zostanie wykorzystany. Czyli tu znów mamy do czynienia z bonem różnego przeznaczenia i moment powstania obowiązku podatkowego powstanie dopiero w momencie wykonania usługi, czyli faktycznego wykorzystania tego bonu na usługę noclegową. Czyli będzie to zgodnie z tym przykładem tutaj lutym. Kwestie podatku VAT tutaj i kwestie tego jak podchodzi się do bonów nadal pozostają kontrowersyjne i pozostają pewne pytania związane z tymi bonami, a mianowicie co zrobić z bonem, który jest oferowany na cały asortyment i znane są stawki podatku VAT dla wszystkich towarów i usług. I znamy miejsce wykonania usługi, czy to jest bon jednego przeznaczenia, czy różnego przeznaczenia. Bo skoro wszystkie towary czy usługi objęte są tą samą stawką VAT, to teoretycznie znamy wysokość podatku należnego, ale nie jest to na konkretną usługę czy na konkretny towar. I znamy miejsce wykonania usługi. Ta kwestia nadal jest problematyczna i dopiero jakby wytyczne organów podatkowych tutaj mogą pomóc w jednoznacznym określeniu, z jakim typem bonu tu mamy do czynienia. A druga kwestia, która nie została na ten moment wyjaśniona, to pośredniczenie w obrocie bonami. Tyle a propos bonów i podatku VAT. Tak jak powiedziałam, przygotowałam drugą część, drugą sesję QA odnośnie ustawy o rachunkowości i podatku dochodowego. Mam nadzieję, że ta sesja już wyjaśniła Ci i rozumiesz, jak powstaje obowiązek, kiedy powstaje obowiązek podatkowy VAT z tytułu emisji bonu, jak rozróżnić bon jednego i różnego przeznaczenia. Bardzo Cię proszę, zostaw w komentarzu swoją opinię na temat tej sesji Q&A. Oczywiście, jeżeli masz jakieś dalsze pytania, to proszę, zadaj je również w komentarzu. Znów zbierzemy je w kolejną sesję Q&A i postaram się rozwiać wszelkie Twoje wątpliwości. Dodatkowo, gdybyś był zainteresowany, gdybyś była zainteresowana PDF-em z tymi materiałami na podstawie których tłumaczyłam kwestię bonów dzisiaj, czyli te slajdy, które widziałeś przed chwilką, to zostaw w komentarzu słowo PDF, a my ci ten plik wyślemy w wiadomości zwrotnej. Ja ze swojej strony bardzo dziękuję za uwagę i nie mogę się już doczekać kolejnych sesji QA. Ty też? Do zobaczenia!